Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Tribes of Midgard. Kochani, dzisiaj idziemy na Jotuna. Ja to nagrywam znów w ten sam dzień. Ja jakoś nie mogę się wziąć za prawdę z nagrywki. No nie mogę, po prostu nie mogę. I powiem wam tylko tyle. Że dobrze, nie wiem czy się wyrobię, kurczę. O fuck, tu Jotun już jest. I to ten zły Jotun. O fak, powiem wam, że to trochę napierdziela. Trochę ten Jotun napierdziela. Jeszcze Blood Moon, kurwa, naprawdę teraz? O fuck. Dobra, pół HP już zeszło. O, blisko było. Nope. Fuck. No. No kurwa, naprawdę naprawili to. Naprawili to. Ej, ja mam większe DPS teraz do łuku. I to stanowczo większe DPS-y. O, uciekaj! Nie mamy już więcej potek. Dobiją! Jest! Akurat w ostatniej chwili. Udało się. W ostatniej chwili, ale naprawili to. Kurde, nareszcie to naprawili. Dobra, Jotun pokonany z samego ranka, ale w ostatniej chwili żeśmy ogarnęli tego Jotuna. Naprawdę w ostatniej chwili. Już myślałem, że nie damy rady. Ale daliśmy. Tylko teraz będzie Blood Moon. Więc nie dość, że musimy teraz iść bronić bazy. Czy zabiliśmy ją tu, idziemy bronić bazy? To jeszcze to. Ale serio, w ostatniej chwili. Mogło być niebezpiecznie. Kurde, jestem dumny. Bo teraz musimy iść i się naprawić. Mamy dwa koła esencji. No ale tutaj sporo stracimy pewnie na tym, co? 30. Już tak to nie. Czy my możemy zrobić kolejny łuk? Koles Linorma. Już teraz elektryki nie będzie, więc możemy teoretycznie robić sobie elektryczny. Czy nie? Elektryka była. Znaczy nie. Kurde, co ja gadam? Co ja gadam?
jest pozamykane. Teraz będzie ciężko. Mam nadzieję na jakieś itemki z tych heltingów. O, idzie duży. Bomba. A kiedyś wylatywały z nich jeszcze jakieś małe dyrdymałki. Mocno napierdzielają w to wszystko, no oczywiście, że tak. Pierścień Heltinga jest. No tak. Tutaj jest tego sporo i tam po prawej stronie jeszcze jest sporo. Ten jeden to sobie tam siedzi, no problem. O co? Co tu się od jej nie pawliło? Padł? Padł dziad. No i nam rozjebał bramę dziadiga jeden, no. Najgorsze jest to, że tam po prawej stronie też już nie jest za ciekawy. Oh fuck. Tam po prawej stronie też nie jest za ciekawy już. Dobra, udało się. Aż się boję zobaczyć, tam chyba już bramy nie ma. Prawda? Rozjebali dziady. Rozjebali dziady. Dobra, trzeba to zbudować od nowa, no niestety. Trochę wywalimy kasy na to, no ale no trzeba to zrobić. Przynajmniej tutaj. W ogóle jakie nam perki teraz weszły? Jesteś już bezczynny przez 3 sekundy, pojawia się wokół ciebie lecznicza strefa, świetne. Specjalnymi strzałami zwiększone obrażenia i 20% do podwojenia łupów opuszczonych przez wrogów, spoko. Nie chciałem tego postawić. Gdzieś tu było z tym pierścieniem Heltinga. Bo tego już nie ma tutaj. A, to w broni były w paznokcie Heltinga. No dobra. Widzę, że nie mamy zbytnio wyboru. Możemy sobie to założyć. Nie zdążymy tam wydojść już pewnie. Minuta. Tutaj brama stoi, prawda? Stoi. Świetnie. Wątpię, żebyśmy zdążyli. Ile? 40 sekund. Nie zdążymy, nie ma opcji. Nawet was nie tłukę. Nie ma nawet opcji. Akurat dojdziemy i się wyłączy. A szkoda. No, no niestety. Serio? Wyście odeszli? Trochę skóry, jeszcze jakiś lucik. Strzały, skóry, wszystko.
Dobra, rampy żadnej nie mamy, rozumiem, prawda? Do budowania. Czy mamy coś? Nie. Niestety nie. No musimy jak najwięcej tego żelazca zrobić i dopiero wtedy. Musimy sobie zrobić upgrade, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o... kamienie. Musimy zrobić sobie upgrade kamieniowe. Bo mamy za mało tego kamienia ewidentnie. I żelaza ogólnie. Dobra, dziadów więcej nie ma, nie ma. A jednak są. W ogóle starczy, nie korzystam. Zapominam się, no stop. Co tu jest? Ej, tego nie widziałem. Skoro nie będzie healthingów, to możemy dzisiaj sobie normalnie lajać się do końca. Dobra, potionka sobie wezmę w razie czego. Skrzyneczka jest nasza. Kurde, 11 minut dzieje się normalnie tyle, że... Oczuga elfa 1. Czy ja nie mam miejsca? Upuść. No, to jakieś... Jakieś gówno. Co to za event? O, to lubię. To bardzo lubię. Jeszcze teleport jest świetnie. Gimme, gimme. To, że ten pecik nic nie robi. Pieczeńcy. Chociaż ja mam nowy item. Kurde. Odłóż, odłóż. Wyposaż pierwszy, wyposaż drugi. Pyk! Majne. Kurwa, ja miałem nowy item i ja się bawiłem tym. Dobra. Ostrowale są. Kurde, akurat... Akurat kliknąłem, żeby przestać się bronić, jak ono zaatakował. Jestem genialny. No się też są. Też są ci źli. Dlatego tak mało zadajemy DPS-a. No biegnie. Debil. Upuść. Maczuga Alpha 2. Szkoda, że tutaj nic nie pokazuje, co mamy w ogóle zrobić. Jaki to jest event? Jaki to jest event? Do czego zmierzamy? Nie spadnij, nie spadnij, przyjacielu. Co my mamy tu zrobić? Jakiś event globalny jest, ale nie wiem jaki. Oj, przepraszam was za stukoty. Przepraszam was za stukoty, ale sąsiedzi chyba sobie pod tety tłuką. A to tak się niesie wszędzie, że to szok. Ej, no nie wiem, co ja mam tu zrobić. Kurde, nie wiem. Jest niby jakiś event, który jest nieoznaczony.
Nie mówcie, że musimy to rozwalać. To ja się muszę cofnąć po rampy. Nie ma innej opcji. Zapewne tak jest właśnie. Szybka podróż. Pyk. Dobra, czy ja u pani mogę zrobić rampy? Rampa. Mogę. 8 sztuk daj mi. I tu zrób cięte kamyczki. Te sztuk 3. I kute żelazo. Ile się da. Nie mamy rudy. Potrzebujemy 3 rudy. I kolejne kute żelazo. Mamy 5 w ekwipunku teoretycznie. Czekajcie, ile mamy desek? 15 w ekwipunku. Ciętego mamy 6. Możemy 7. I idziemy teraz sobie szybko naprawić... Czemu tu spada? Ja ci dam dużo, spoko. Nie wiedziałem, że to będzie spadać. Właśnie, da się ulepszyć kutymi żelazami i tak dalej, ale my mamy mało tego wszystkiego, dlatego musimy iść i w końcu ulepszyć kamienie, bo ja wziąłem deski, drewno i tak dalej, ale głupi ja nie pomyślał, że najpierw mi potrzeba przecież kamienia. A kamień jest po drugiej stronie. Kurde. Gospodarstwo na samym końcu, bo tych małych hiltingów, tych pseudo dzikusów, to my sobie tam robimy jak chcemy. Kurwa, naprawdę jednego żelaza mi zabraknie? No to coś nie działa chyba. Dobra, 2 ciętego kamienia i jeszcze jedno kute żelazo. 2 ciętego kamienia, jedno kute żelazo. Powinniśmy teraz to zrobić w teorii. Powinniśmy, ale czy to będzie prawda? Czy nam się to uda? No, ciętego kamienia nie zrobimy. Ale przynajmniej jedno żelazo. O nie, też nie zrobimy. To od cholery. Nieważne, nie było tematu. Te budowanie jest rampa. Szybka podróż. Na pewno będę musiał się dozbroić delikatnie. Zgałęzić, dobra. Kolejny jotun. Fuuuuck. Fuuuuck. Jak to, jak te murloki z WoWa? Tak, dobrze pamiętam, murloki. No kurwa, nie mieli kiedy napierdalać tym młotkiem. Tylko jak ja robię nagrywki, to mi się chciało kurwa kotlety tłuc. Gdzie to było? No nie mów się, że zgubiłem. Coś się tu świeciło jak psu jajce na wiosnę, ale nie wiem co. Jakieś drzewo chyba. No bez jaj. O, żelazo. O. Strzelcy wybrowi. A, czekajcie, kurde! Gra mi wyszła spoza okienka. Nie! No tutaj, bitches. Balanty jedne, no. Co tu jest? Barykada, którą lubię. Już mamy cięte żelazo. Znaczy cięte żelazo. Kurwa, użyłem potki! Czemu ku jest tak blisko? To ty... A, to ciebie mamy uratować! No po cholerę ja se rampy robiłem. No wyluzuj ją, spoko. Fragment z wydarzenia. Już? Po wydarzeniu, dobra. Czyli nam się udało to zrobić.
Teraz tak, tam jest jeszcze, widziałem, jest jedna skrzynka skarbów. Tylko tak, my potrzebowaliśmy rampy, żeby się tu dostać, ale że już rampy mamy, to możemy się dostać. Jeżeli gruz. Kurwa, ale mam cela jak baba z wesela. Wracaj! Uganie! I po mordzie. Coś fajnego. A, ja mam błogosławieństwo jeszcze dwa. Dobra, zaraz rozdzielimy, spokojnie, bez nerwów. Zachowaj to się być pewnym materiałów. To, czy mi jest potrzebne? Bez wstyd. Zwiększa zadawane obrażenia o 150, jeśli nie masz założonego żadnego fragmentu pancerza. Chuj wam w dupę. Aż wolałem ten bewstyd. Nie bewstyd. No, to z tym zginięciem. Było lepsze znacznie. Kurwa, ja to tylko po żelazo. Po skrzynie. Po co ci to było? Mogłeś żyć. Życie jest cenne. Że się oddał za kawałek żelaza. Niedobry ty. O kurde, tylko jak się to buduje? Obróć shift. Pyk. Jedna rampa, druga rampa. Jesteśmy. Dajcie mi skrzynię. Starożytny skarb, poziom pierwszy. Rampa 3. Jakieś gówno. Norma. Muszę znaleźć jakieś inne biomy. Muszę po prostu, no muszę. Muszę, bo się uduszę. No tylko ten Titas i Titas. Dobra, to ja teraz bezprecedensowo zniszczę to. Co dostaliśmy nowego? Heroes come back. Tu będzie boss? O, boss. Taki to boss, że to nie boss. Ale nowy poziom. Czym ty jesteś w ogóle, podko? Twoje wyposażenie szwankuje. Polej tym jakąś miksturą. Aha. Wszystkie przedmioty. Eliksir manny mi nie jest potrzebny. No problem, mogę go wypić. Prestiżowy skarb, poziom pierwszy. O, puck! No tak, a teraz już coraz mniej jest tego. Dobra, spierdzielamy stąd. Go, go, go! Bo nie mamy tam żadnej bramy. Daleko jest teleport? Daleko! Puck mi! Ale kamień wezmę. Chuj tam, chuj z tą bazą. Dobra, bronić bazy muszę. Powiedzcie sobie sami resztę. O, kamyczki. Hamulce zawsze na propsie. Biegnę, moja bazo. Szybko, szybko. I tepek do domu, szybka podróż. O, tam jeszcze jakieś mordy drze. Dobra, czy mam jakieś pułapki? Nie mam pułapek. Jedna pułapka tutaj to ja. Chodźcie, heltingowie, gnoje. Błogosławieństwo może sobie jakieś oddamy. A trwałość broni zawsze na propsie. Przeszywanie strzału. Czy to jest takie spoko? No dobra, bierzemy to. Pyk, pyk, kurwa, jestem jak Legolas, pyk, pyk. To prawdziwy, Legolasu. Po francusku. Pyk, 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 pyk.
sporo mu zabrałem. A kurde, jak pięknie wycelowany. What? Czy ja nie zamknąłem? Błagam, powiedzcie, że ja tylko nie zamknąłem, a to nie jest tak, że... Tak, nie zamknąłem. Ale jestem kurwa baran. No i znów kotlety! Kurwa, tam też nie zamknąłem, naprawdę. Ale jestem druciarz, ja pierdzielę. Dobra, chuj mu w dupę. Nie! Nie ma tak zostawić dwie bramy i nie mieć żadnej. Kurde. Nie, wąt. Teraz walczy ta ze mną. Tylko ze mną. Kurwa, tam jeszcze jest Jotun. Trzeba o tym pamiętać. Tam jest Jotun. Daleko jest ten Jotun? Nie ma pokazanego. Kurde. Myśl, Shiro. Myśl. Dużo w tej nocy? Dużo. Będą coraz gorsze te noce. Mam tylko nadzieję, że mi bramy nie rozpieprzą, naprawdę. Sobie chyba zrobię miecz elektryczny właśnie na te nocki. Dobra, git. Miecz elektryczny, a łuk sobie zrobię ogniowy. Ale muszę tego Jotuna, kurde, pierdyknąć, no. Czekasz, Max. Ja mogę zrobić ta dupa, ja się dupa nie mam. Jeszcze nie mam ze srebra nawet. Pięty kamień, ametyst. Bardzo ciekawe. Ciekawe, skąd ja ci mam wziąć, kurde, ametyst. Dobra, znów skan robimy na Jotuna. Teraz się okaże, że on gdzieś tu blisko jest. A ja powiem, oj, o Raichu. O Raichu, jesteśmy w dupce. Odbuduj kamieniołom. Dobra. Tu już trochę rudy nam będzie dawać, więc luz. Luksus jest. Git malinka. W dniu 7 odbudowaliśmy wszystko. Czy no może nie wszystko, bo jeszcze tam została chata. Ale teraz już możemy przynajmniej sobie inwestować to wszystko w umocnienia. Nie wiem, te wilki normalnie zdarzenie z tirem przeżyły. Zróbmy szybkiego checkouta. Noś ty. Wspaniaczku. Ihi. Trochę by tam hituje ta dzieciaczki. Ale nie ze mną te numerosy. O kurwa, dobra, może ze mną. Chodź tu. Chodź, bo tam jest zimno. Ops, już ciepło? Ciepło. Zasłużony skarb. Gimme shelter. O kurde, marznę. Już ciepło. Czemu ja to gówno w ogóle noszę? Twój... A, to jest ten shit, dobra. Jotuna jeszcze tutaj nie ma. Możliwe, że zaraz będzie.
Tu było ciepło przy tym. Musimy sobie zrobić podki, które nam pozwolą iść w zimne miejsca. Eliksir zdrowia, odporność na zimno. I nawet możemy go zrobić. A dupa, nie, możemy? Możemy. Jak ekwipunek jest pełen? Mogę cały chłam. Da się tu przenieść wszystko? Nie pamiętam. Sortuj. No bez jaj. Są te artefakty. Wszystkie te takie duperaśne bronie, które sobie mogę tu przenieść. Koguty pieją, pieją, kury pieją, nie mają koguta. Dobra, przenieść wszystko. A w drugą stronę. A dupa, ja się dupa. Przenieść wszystko. Ja nie wiem, czy my możemy korzystać z tej skrzynki. Mam nadzieję. Że w bazie możemy, możemy. No i fajno. Odporność na zimno. Jeżeli się będzie dało, to rozpieprzymy teraz jeszcze Jotuna. A nie, nie ma tak dobrze, moi drodzy. Jotuna zrobimy w następnym odcinku niestety. Dobra, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram, jak i inne różne rzeczy macie na stronie spookyshero.pl, gdzie tak samo znajdziecie Discorda i tym podobne. W piątek startuje serwer Minecrafta i tam wszelkie informacje również są. Tak więc, moi kochani, trzymajcie się, grał do was Shiro. No i co? Widzimy się w następnym odcinku z Tribes of Midgard. Trzymajcie się. Hej, hej!